Was wy, co dzisiaj mamy? Piątek już. Witam Was w piątek. Słuchajcie, zaczynam tutaj od spotkania w pomieszczeniu technicznym, ponieważ mam parę danych i co nieco pozmieniałem odnośnie nastaw, żeby sprawdzić, czy jak w jakiś sposób będzie można zjechać tym wszystkim. No i słuchajcie, jak sprawy się przedstawiają. Wczoraj przyszedłem tutaj o godzinie standardowo 7:38, obliczyłem kilowaty, wyszło mi o 1 kW mniej niż noc poprzednia, czyli było 77 kW z wtorku na środę i ze środy na czwartek było, dobrze mówię? Ze środy na czwartek, tak, było 76, czyli o 1 kW. No i wczoraj wróciłem, słuchajcie, o godzinie koło 10 tam, o 10 równo mam wpisane tutaj, od córki z przedstawienia i zanim pojechaliśmy do Szczecina z córką, no to stwierdziłem, że zmienię sobie histerezę i zobaczymy, czy bufor wytrwa 24 godziny na jednym ładowaniu. I czy to dzięki temu wpłynie na to, żeby trochę te zużycie jeszcze zmniejszyć. No i teraz tak. Co ja zrobiłem, słuchajcie? Ustawiłem sobie temperaturę zadaną na 55 stopni i histerezę na 15, czyli bufor grzeje nam do 70 stopni i przy 40 stopniach dopiero się załącza. Dlaczego taka rozkminka mnie naszła, słuchajcie? Z tego powodu, że stwierdziłem, że jeśli ona załączała się wcześniej dwa razy w ciągu doby, to podczas załączenia, jeśli pompa się na przykład załącza w czasie jej pracy, na przykład powiedzmy, że dwa razy po 3 godziny chodziła, to jeśli w czasie jej załączenia pompa nam się załącza, to wtedy jest dużo ciężej. Ona dużo dłuższy czas musi mielić tą wodę, żeby doszła do tej temperatury zadanej. Dlatego stwierdziłem, że sprawdzę to tak i słuchajcie, miałem na buforze temperaturę o godzinie 10:68,1. Teraz mam 7:27, więc musimy do tej 10 poczekać, czy temperatura wytrwa do 10 te 2 stopnie jeszcze. Jest to możliwe, powiem Wam, bo ta temperatura nie schodzi bardzo szybko. Widzę, że na dole bufora mam, on dopiero chyba się skończy ładować, bo mamy 65, 65 i góra mamy 69, prawie 70 z tego, co tu widzę. Choć po tym tego nie widać, tylko ten tak pokazuje, więc cholera wie, jak to dokładnie jest. Ale całkiem jest możliwe, jeśli tu mamy 65 na tych, no to że tutaj będzie 70. To chyba jakiś, nie wiem, wadliwej jakości ten termometr jeszcze, co? Choć bary pokazuje, ok, mamy równe dwa, nawet z lekkim przejściem na dwójkę. A tutaj na Friso pokazuje nam poniżej dwóch. Więc też nie wiadomo, który przekłamuje, który co. W każdym razie, jak na teraz się sytuacja przedstawia, skończyło nam się ładować i mieliśmy 16:75 wczoraj. Mamy teraz powiedzmy 17:40. Czyli wychodzi na to, że dzięki temu, co zrobiliśmy, jeśli ta temperatura tutaj nie spadnie nam o 2 stopnie, no to zjeżdżamy do 65 kW zużycia, czyli o kolejne 11 w dół. I teraz co jeszcze, słuchajcie. Wydaje mi się, że przez to, że ten cały tutaj, ta podłoga tutaj też jest grzana, a temperatura jest tu dużo chłodniejsza z tego tytułu, że mamy tam garaż nieocieplony. Jak go ocieplimy też pewnie to nie bardzo jakoś to nie zmieni też tego, no bo to wiadomo, że on będzie, jeśli nie będzie grzany, to będzie chłodno, ale myślę, że tutaj jest też duża strata teraz, bo przyjdę później z termometrem, jeszcze sprawdzę temperaturę tej posadzki, ale trzeba wziąć pod uwagę, że tak, pod buforem nie mamy ogrzewania, więc jest to jakiś zimny punkt. No i tak samo tutaj. Tutaj jest, ale no, temperatura jest tu jaka jest, więc to się pewnie szybciej wychładza, więc ciekaw jestem, czy jakbym na przykład ocieplił jeszcze bufor, włożył jakąś wełnę pod spód, bo nie mamy tu nic kompletnie, także tu pewnie jest mocne wychładzanie i duże straty w tym momencie. Kurde, może przyniosę już teraz wełnę jakąś. Bo mam na poddaszu przecież niepotrzebną, bo i tak styropianem zrobiłem. Chyba nawet tutaj mam w garażu. Mogę stąd wziąć i tam napierdzielić pod spód. Zawsze to coś. Tak jest, te trzy kawałki tam mam. Zaraz wezmę i napcham. To będzie pierwsza rzecz. Ale myślę, że tu jeszcze są jakieś straty, więc teoretycznie można jeszcze zejść niżej. Czy aż o tych 50 się uda? Jakbym jeszcze tam na przepływach trochę pozmieniał, no bo w wiatrołapie mamy za duży przepływ, tam jest za duża temperatura podłogi. Gdzie, co jeszcze mamy? No nie wiem, czy coś jeszcze mamy. Ocieplenie bufora też troszkę jeszcze da. W każdym razie wychodzi na to, że on nam starczy, słuchajcie, na
24 godziny przy temperaturze minus 5 w nocy dzisiaj, takim no prawie minus 6 i za dnia wczoraj było około zera. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Aha, no i nie podniosłem temperatury wyżej, bo mam te 20,5, a w powietrzu pokazuje mi już 19, słuchajcie, więc nie wiem, czy chcę większej robić, a czy muszę wygrzewać bardziej. Nie wiem, na razie zostawię na tych samych nastawach na kolejną dobę, żebym miał porównanie dwie doby do dwóch dób. I jeszcze co? No i będziemy myśleć dalej, później następne trzeba jakieś rozkminić. Jeszcze wyjście, czy możemy zadaną temperaturę zostawić niższą, ale tutaj nie, na pewno nam nie starczy na całą noc, więc jeszcze co mógłbym też sprawdzić, na przykład ustawić maksymalnie do grania do 40 stopni i tam dół na przykład do 28, czyli nie wiem, histereza musiałaby być na ile? Ustawić na 34 stopnie zadaną i histerezę na 6 stopni i wtedy do 28 by zjeżdżało, tyle co jest zadana temperatura na podłodze i później grzało do 40. Czy to by jakoś coś zmieniło, ale wątpię, żeby aż tak dużo. No dobra, zobaczymy tak czy inaczej, czy o 10 będziemy mieli te 68,1, czy będziemy mieli poniżej. Wtedy będziemy wiedzieć, czy na pewno nam przetrwało to i czy na tych 65 kW przelecieliśmy dobę. Także w sumie tyle na razie. Teraz co będę leciał robić, to słuchajcie, muszę wziąć busa. O kurde, odkleiło mi się tu. Ktoś pisał o tym, że będzie się odklejać i rzeczywiście delikatnie tu puściła. Będę musiał to jeszcze wziąć, objechać dookoła, bo wtedy nie puści. Ja tutaj nie przyleciałem. Kurde, łapy mam pocięte, bo od tego tynku trochę końcówki palców, bo jak się wciskało tam tą taśmę, to zaraz człowiek sobie pozajeżdżał, bo to jednak ostry ten tynk jest. No dobra, ale nieistotne to. W każdym bądź razie lecę teraz i trzeba będzie rozładować klej, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Sprawdzę, jakie tam temperatury przechowywania są, bo wczoraj w Szczecinie zakupiłem klej do płytek. No i sprawdzę, czy można go w minusowych trzymać, no bo nie chciałbym, żeby mi się zbrylił. Więc może by taka opcja, że tutaj to raczej nie chyba, bo będę daleko do noszenia. Bardziej chyba tam gdzieś w chałupie, chociaż gdzie ja będę mieszał? Pewnie w garażu. A jak nie w garażu, to tam pod blaszakiem. Bo na pewno nie w chałupie. Gdzie to dać, kurde? Tutaj chyba lipa. No dobra, zaraz sprawdzę tam na tych warunkach przechowywania, pewnie będzie pisać. No i do tego bym zaczął, a później no gabarity dzisiaj, temat gabaritów, zobaczymy co się uda. Dobra, spadam, bo się nagadałem, także zaczynamy dzień. Dobra, słuchajcie, na garaż sobie to rozładowuję. Nie ma tam żadnych odnośników odnośnie temperatury, jak i przechowywania. No najważniejsze, żeby było w suchym miejscu, a później najwyżej jak będę miał sobie już zaczynać kleić powoli, to będę sobie przynosił parę worków do technicznego, żeby tam w temperaturze normalnej to poleżało, żeby jakiegoś zmrożonego, żeby tutaj nie, może nie zmrożonego, bo teraz mamy 0 stopni w garażu, a mrozy już nie zapowiadają, więc będzie git tutaj. Słuchajcie, padło na Sopro Number One Pro, cena dobra, wydaje mi się, za 22,5 kg 59,95 za worek. Więc całkiem spoko, porównując do reszty. Tam mieliśmy jeszcze Atlasa, jakiegoś Geoflex, coś tam z końcówką jakąś. To chyba kosztował około 67, ale tylko 20 kg, więc mniej towaru. A jeszcze też był Mapei Geoflex Maxi chyba, jeśli dobrze pamiętam. To 80 parę złotych chyba, 82 za worek 25 kg, więc tutaj najlepiej wyszedł ten Sopro. To jest tej C2 TES1, czyli do dużych formatów jak najbardziej się nadaje, także będziemy na tym kleić. No i ilościowo mam nadzieję, że też już będę, nie wiem, blisko. Pewnie braknie jak zawsze, ale myślę, że 25 worków to na początek będzie odpowiednia ilość, żeby już kawałek z tym sobie polecieć. Dobra, to rozładowuję to. Jeszcze dwa wiaderka w bonusie dostałem z Atlasa. Będę jak znalazł do mieszania kleju. No i tyle, zaraz przenoszę się tam już na chałupę i tu z tymi gabelitami będziemy myśleć powoli. Okej, a w środku, słuchajcie, pierwsze to muszę zacząć to od tego, żeby poprawkę tą tutaj zrobić. I wkleić na nowo tą płytę. Żeby zrobić to miejsce na płytkę, tak żeście mnie tam upomnieli. I
fajnie, wszystko sobie ładnie zleciało, tylko tam muszę wyskrobać ten klej jeszcze. Listwa nienaruszona. Tylko kawałek płyty teraz dotnę jeszcze. To wklejam ten kawałek pomniejszony o 15 mm, znaczy nie ten sam, bo dociąłem następny. O 15 mm go zmniejszyłem. No i tutaj wjeżdża on nam. Wkleimy go i zaraz za tym pójdzie listwa. I słuchajcie, też ktoś napisał w komentarzach, myślę, że to jest całkiem fajny pomysł, żeby to zrobić. W tą, nie w tą, to tu musi dojść. Chwilatkę ustawię sobie, zaraz wam powiem, o co chodzi z tym fajnym pomysłem. Dobra. Tu by było, tu by było. Tylko tutaj coś, kurde, jeszcze dopracować, żeby było. No i jak się mają sprawy? Słuchajcie, chodzi o peszel tutaj pod ten przewód. Żeby wziąć tutaj, wykuć sobie kawałek i wstawić kawałek peszla, a to z tego powodu, że później będziemy mogli sobie w ten peszelek wcisnąć. Połączymy tu przewody i wciśniemy sobie z powrotem to w ten peszel elegancko tu za płytką. Wydaje mi się, że to będzie fajny pomysł i trochę swobody więcej podczas właśnie składania tego przewodu tam, więc tak to będę chciał zrobić. A to już się zrobi już. Niby mogłem od razu to zrobić, to naprawdę. Ale to może będę miał w weekend chwilę czasu, to sobie to ogarnę, bo ogólnie chyba sobota się przedstawia niepracująca jutro. Może coś z rana mi się uda, ale niewiele. A to do niedzieli to jeszcze nie wiem, powiem wam szczerze, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, ale też może się okazać, że nie będę pracował w ogóle. Ewentualnie tam jakieś, wiecie, prace sprzątająco ogarniające. Ale to w sumie wszystko. Dobra, to tu mamy, tu mamy. Listwa z powrotem wjeżdża na ciasno do płyty. Możemy w sumie tu trochę dać też, żeby przyłapało się lepiej tutaj. I nawet tu lekko na bok też mogę dać. Nie zaszkodzi. Chociaż i tak tam pewnie nie dojdzie. Tak czy inaczej. Troszkę się rusza na razie. Dobra. No i mamy to. Mamy tu zostawioną przestrzeń chyba wystarczającą. W sumie mogę to jeszcze wepchnąć, bo widzę, że tam chyba więcej jak 15 teraz jest tego luzu. Żeby nam nic nie zasłaniało. Także poprawione moje gapiostwo tutaj wyszło. Na szczęście wy cały czas mnie pilnujecie, żebym za dużo nie spartoli, więc dziękuję za podpowiedź tutaj odnośnie tego. Dobra. Mam to, ogarniam. A mówię, z tym peszelkiem to się pobawię. Kawałek damy tu peszla, się podkuje jeszcze. A na razie niech to sobie wyschnie. No i zaraz za te gebryty będę się brał. Tylko muszę sprawdzić, co ja tam mam. Pisaliście tam o jakichś śrubkach, ale z tego, co ja pamiętam, to ja brałem komplet ogólnie. A tutaj teraz nie będzie mi pokazywać, bo... Dobra, będzie dobrze. Będzie dobrze, dobra. To z tego, co pamiętam, to cały komplet zamawiałem i tu powinno być wszystko w sumie w tym kartonie, więc... Więc nie spodziewam się jakichś tutaj braków z tego tytułu. Tu mamy jakieś śruby, pierdoły różne takie. A tu jest to do góry. To do regulowania i do przykręcania. Tu jeszcze belka. Także to wszystko trzeba posprawdzać, popatrzeć co i jak. I zaraz tam będę się... Zapoznam się tylko z tym i będę się brał do roboty. Dobra, mniej więcej się zapoznałem z tą. Z instrukcją, reszta wyjdzie w praniu. Tak naprawdę pierwsze, co musimy zrobić, to chyba złożyć te haki tutaj, które mamy. Dwa. Jeden będzie w jedną stronę, drugi będzie w drugą stronę, tak? Tak by to wyglądało. Zewnętrznymi tymi, czyli tak, o. I tu mamy to. Gdzieś tu jeszcze bardziej pokazane.
gdzie jakaś śrubka, no na pewno ta od góry nam podejdzie. Chyba też z podkładką by wypadało to zrobić. Czemu one są cztery? A bo tam jeszcze będzie przychodzić nam. I teraz tutaj byśmy dali to. I tu byśmy dali to. Tylko czemu tu jest wpustka? Na jednym gdzieś tu jest narysowane? Pewnie nie. Jak je tutaj dawać? Na ilustracji nie widzę wpustki ogólnie, więc chyba dajemy to bez niej, więc skręcę to tutaj i drugą tak samo i później musimy to zamocować do stelaża i to będziemy mieli jedną i druga tak samo. Dobra, skręcam to i zaraz to przykręcam do stelaża. I co nam będzie potrzebne? Kołki widzę jakieś dali. Właśnie. Z tego co widziałem, no to wyjdzie około 20 cm. To zrobię na 20, żeby było do równego. I z tego co widziałem, tutaj rurki na swobodnie mogę do 25, mogę sobie to wiercić, bo spojrzałem sobie na filmiki dokładnie jak wygląda i rurka dopiero gdzieś tutaj ona leci, więc na spokojnie mogę sobie tutaj wiercić bez... A, czekajcie. Nie, no mogę, bo przecież ta idzie, rurka z wodą idzie nam w styropianie, więc tym nie mamy czy się przejmować. Więc na spokojnie możemy tutaj lecieć i to przekręcać. Bo tu centralnie wychodzi tak jak idzie noga, on tu pewnie idzie do góry. No ale to jest pod warstwą styropianu, czekajcie, piątki? Bo pierwszy dycha, później piątka szła. To tak, pod 5-centymetrową warstwą styropianu to leci, tylko tu lekko pewnie z łuka zapierdziela, ale my mamy dychę przecież posadzki, więc tutaj nie mamy co się mamy nawet martwić, że tam dosięgniemy, no bo nie ma opcji takiej. Dobra, czyli na spokojnie będę mógł tutaj wjeżdżać tymi kołkami. Mam też jakieś krótsze, chociaż nie wiem, czy krótsze to są, bo tutaj to chyba podobne długości, te co mam. Dobra, także możemy tu mocować, nie ma się co przejmować, że gdzieś się tam przepierdzielimy, przewiercimy. A czemu tu tak? Jakoś tak nierówno mi się to schodzi. Dałem dobrze z góry? Dałem dobrze z góry. A no tak, co za goście. Dobra, to lecę z tym. Skręcam, zaraz przykręcamy to do stelaża. Gdzie tam poleciałeś, kurde? Ona jest tutaj. Słuchajcie, z tym jeszcze trochę zabawy, bo ja będę tutaj to skręcał jedno z drugim, no to będę musiał to zrobić tak jakby przez ten wylot. Pakuły trzeba będzie nawinąć i tak to tutaj dociągnąć, bo innego za bardzo wyjścia nie będę miał i dopiero tu nie wcisnąć. Może tak to trzeba będzie rozwiązać. Ktoś tam pisał, że są miejsca na otwory z boku też, żeby było podejście, ale nie widzę tu, powiem wam, takich wyrysowanych miejsc. Może to w innym stelażu, akurat nie w tym. Dobra, to lecimy z tym tutaj. To tutaj wjeżdża. To tutaj. I to tutaj. Jakiś klucz sobie przyniesiemy, bo i tak będzie potrzebny do dokręcania kołków. A nie mam w sumie. Więc będę musiał skoczyć potem. I dobra. To by było. Co, wypadałoby to teraz jakoś ustawić. Pierw wysokością, więc słuchajcie, co zrobię. To trzeba by było sprawdzić tutaj, bo to raczej jest od gotowej podłogi podany ten wymiar, ten metr ma być. Więc tak, tutaj jak sobie położę na tą nóżkę, to od tej wysokości, czekajcie, tu mamy trochę za wysoko, no minimalnie za wysoko jest tutaj. Dosłownie, nie wiem, z 2 mm. To teraz sprawdźmy sobie, jak z korytarza tu wchodzimy. To tak, czy one są grubością równe, te płytki jedne z drugimi? Tego nie wiem. No, pokazuje, że tu delikatnie spada, ale tu minimalnie, więc do dilatacji trochę góreczka, ale taka minimalna jest. A jak to z tym się ma tutaj? Ten punkt z tym.
Mytłem poziom, dobra, to by się zgadzało. Czyli muszę mierzyć tak jakby, dołożyć jeszcze do tego 15 mm do góry tej, no powiedzmy, że 13 mm, tak? Czyli musiałbym to ustawić, ten stelaż tak, żeby tutaj było od tego punktu 1,013. Czyli trochę jeszcze muszę do góry to podnieść delikatnie, żeby tu się wszystko zgadzało. Jak wylejemy samą poziomkę, damy płytkę z klejem, liczmy 15 mm, piątkę na klej i ten, no to powinno podejść. Wiadomo, tam centymetr jakiś tam przy osadzeniu tego misy całej, to nam nie będzie chyba robić jakiejś wielkiej różnicy, więc powinno być spoko. Dobra, to biorę go na chwilę na dół jeszcze. Ustawię to na 1013. Co mi tylko trzyma? A, tu mam włożony już ten. A, i uszczelkę muszę przynieść tu do tego, bo nie mam. Jest wyciągnięta, więc będę musiał tutaj włożyć ją. Tu ustawiam. Żeby ustawić, to ja mogę tylko jedną nogę, słuchajcie, tą prawą na 1013, a tą już sobie wyreguluję, bo tu widzę, że znowu trochę do góry mi idzie. Czyli tutaj prawdopodobnie będzie ok, jeśli chodzi o te poziomy, a zobaczę tylko tak, o, plus minus. Tak jest, tu już mam prawie poziom, czyli tu jest znowu idzie do góry, więc prawą nogę na 1013, a lewą sobie wyreguluję, żeby to było w poziomie jak trzeba. Ok, słuchajcie, ustawiłem sobie pierwszy, żeby złapać sobie linię. Tu mam 20 ustawione. I tylko żeby sprawdzić, że wszędzie jest ok. Tu jest dwie dyszki. Tak, żeby mnie na tej taśmie trzymać. I tu mam dwie dyszki. A jak na górze? Też dwie dyszki. Czyli wszędzie mamy równo. Czyli już wiemy, że tutaj ta linia to będzie nasza linia gabaritu. I machnę sobie teraz kreskę, żeby miał i w pionie, i w poziomie. Żeby to było jak trzeba, tu kąt mamy, bo to sprawdzałem, więc wiemy, że tutaj będzie ok. Zaraz muszę iść sprawdzić, jaka temperatura na buforze jest, bo powoli nam 10 dochodzi, więc zaraz pójdę i to sprawdzę. To tam nam pokazuje. Tylko powiem wam, że nie, kurde, sprawdziłem dołu, ile wtedy miał w dół temperatury i to jest jeszcze ta różnica, która może być. Nie wiem, czy zapisywałem gdzieś, kurde, już to nie pamiętam. Będę musiał to sprawdzić, a jak nie, to po prostu jutro się ukaże po kolejnej dobie. Nie podnoszę na razie do temperatury, bo chcę robić w miarę komfortowych warunkach, a no w sumie mogę w krótkim rękawku działać, ale chyba nie ma potrzeby na razie tego rozkręcać. Zostawimy na razie w tej przy tej nastawie, a później jak coś to na weekend może jeszcze zwiększę, jeśli będzie taka potrzeba. Właśnie jak z tą wilgotnością tutaj jest, no bo jeśli posadka miałaby w sobie dużo wilgoci, to pewnie tu by było mocno wilgotno. Zaraz sprawdzimy, czy tak też jest. Co nam tu pokazuje? Temperatura. 18,1, tylko to przy parapecie, na zimnym parapecie jest. Ciekawe, jakbym gdzieś to zmienił pozycję. I 63. Trochę wilgotność wstaje, więc co prawda to jest jeszcze chyba w normie. Tu kiedyś taki uśmieszek się pokazywał, jak była dobra, a ten już chyba nie działa w tym momencie, ale no nie wiem, będę mógł może uruchomić nawet na parę minut. W każdym razie wilgotność nie jest duża, bo 63 to nie ma tragedii, powiem wam szczerze, że, także no nie wiem. Osuszacz może na parę minut uruchomię, a czy jest to sens grzać jeszcze mocniej? Poczytam trochę na temat wygrzewania, choć powiem wam tak. Tylko, że w sumie nie dałem jeszcze dużej temperatury na pomieszczenie, ale to krecha taka gruba, kurde, chyba zostawię w tej pozycji laser, nie chcę świeci, bo pierdzielałem taką krechę tutaj, że można się o pół centymetra pomylić na tym. Co chciałem powiedzieć? A, że no ta posadzka nie była wygrzewana w pomieszczeniu technicznym. Nie przyglądałem się jakoś bardzo blisko temu, ale wszystko wygląda ok. Nic tam mi nie pęka, nic nie dzieje, nic się nie siada. Przynajmniej na razie. Dobra, to mamy zarysowane. No i co, teraz można by było
A muszę przynieść dychę wiertło? To jest dycha chyba, nie? Jak się nie mylę. Było jeszcze napisane. Tak, dziesiątka. Dychę wiertło. Jakąś też otwornicę. Ciekawe, czy mam taką, żeby fajnie sobie wiercić te dziury. Później w płytach to już przy okazji razu bym zabrał. I idę do tego pomieszczenia technicznego. Zobaczymy, co z tą temperaturą tam. Ok, jestem tutaj. Słuchajcie, 69.2 mamy. I z tego, co widzę, to tu zapisałem sobie, że na dole bufora było 65, a teraz, słuchajcie, na dole bufora mamy 25 w tym momencie, więc tutaj jest różnica ta, że mamy chłodniejszy bufor na dole, więc to może się też przełożyć na zużycie, ale z drugiej strony mamy górę bufora cieplejszą, jeszcze mamy 69.2, a wczoraj było 68.1, więc zanim tu nam zejdzie do 68.1, teraz przez 2 godziny nam zlazło ile? 0,7 stopnia. Więc myślę, że za 2-3 godziny dopiero się zrównamy górą, ale dół będzie już bardziej wychłodzony, więc no zobaczymy, jak to jutro będzie się miało i chyba zostawię tą samą nastawę jeszcze na dzień między, na noc, sobota, niedziela, na tą dobę i wtedy też zapiszę i będzie mniej więcej wtedy jasne, co i jak. A później znowu zmienię nastawę na jakąś inną, by sprawdzić, czy uda się jeszcze coś tutaj bardziej wyrzeźbić, żeby te zużycie było jeszcze mniejsze. Dobra, co zapisuję tu? 10.0.69.2 mamy, a dół mamy 25, środek 65. No, to zapisuję i lecę po jakieś graty i wracam do roboty. Dobra, instaluję uszczelkę tutaj do tego. O, tam zimno, ja pierdzielę. Do odpływu, tylko nie mam kurde niczym wysmarować, żeby to... Mi to wlazło, kurde, za bardzo nie mam nic, pewnie tak nie będzie chciało wejść, co? Czy wejdzie? By się nie podwinęła tylko, kurde, bo to będzie afera. Chyba się nie podwija, co? Nie, jest spoko. Ale palcem przejechałem po tej, kurde, izolacji, ostra pierdzielona. Dobra, to będzie ok chyba. Tu jest takie tłuste, to trochę ściągnę stąd. Ale mydło tutaj jest specjalnie chyba nałożone już. Dobra. To zapinamy to. Tu nam siedzi. To byśmy mieli. To teraz można było go przyłożyć. Założyć to wszystko i zaznaczyć sobie otwory tutaj w podłodze. Nawiercić. No i wtedy następnie trzeba będzie nawiercić tamte. Na tym. Tutaj. To by się przydało założyć pierw tutaj. Dobra. Czy nam tu się zmieści do tego, do tej rury odpływowej? Czy noga nie będzie haczyć? Nie, będzie na styk. Tylko ona musi być trochę cofnięta, musi w sumie być, nie? Z tego, co tak patrzę teraz. Chociaż nie, to jest na równo chyba z tym. Dobra, tyle o ile, to już nie będziemy się o to kłócić. Ale nie no, musi być do tego frontu, a nie do tej nogi. Tylko ta noga troszkę wystaje, więc nie wiem. Delikatnie cofnę po prostu względem linii. Żeby później udek dobrze podszedł, nie? Wiadomo, że to jakieś tam milimetry, ale... Ale powinno być to ok. Gdzie tu mamy? Nie, tu nam nie dosięga jeszcze teraz. To mogę trochę. Tak będzie. Tu siedzi. Czy tu nam siadło dobrze? Tylko to jest pytanie. Czy w lewo, w prawo nie musi gdzieś iść? Chcę trochę do lewej jeszcze może iść. Tak, nawet musi. Nam wtedy mocniej dojdzie tutaj rura. O właśnie. To ustawiam, a tutaj... Dobra. To tak byśmy mieli to... To delikatnie cofnąć i może zaznaczać. Pod otwory to jeszcze byśmy mogli to ustawić ogólnie. Tu by było tak. I tu by było też tak. Dobra. To zaraz będziemy ustawiać, tylko na razie zaznaczę. No i tu trzeba będzie dać tego udeka, żeby to schować. Kurde, czy by wyszło. Żeby kręcić nas do tego. Nie, to już coś rozmierzałem wcześniej chyba, nie? 113,5 to trochę mało, mogę dać trochę szerzej, nie?
bo i tak mamy tu miejsca, 1,70 m, wanna dochodzi tutaj, więc na spokojnie mogę tutaj udekiem to jeszcze poszerzyć. Dobra, no to co, to zaznaczamy sobie tutaj na środeczku. I będzie można wiercić. Ja tu mam kolanko jakieś, jak to tutaj było? Nie no, na kanalizę idzie centralnie, punkt jest chyba tutaj jej gdzieś. Pod tym, bo tu kolankiem wychodzi, ona nie była tu cofnięta od ściany w żaden sposób. Więc nie przypierdzielę się przez rurę kanalizacyjną, jak tutaj będę wiercił na 100%. Nie ma takiej opcji, dobra. To byśmy mieli. Zaznaczam tylko tak, teraz tutaj tą linię będę mógł sobie jakoś znaczyć. Nie, będę musiał pierw tu udeka przykręcić do boku i wtedy laser sobie postawię i tutaj zaznaczę sobie ton. Zaznaczę sobie, co sobie zaznaczę? No kreskę, do której będę kręcił udeka. Ale to pierw tu już sobie ogarnę te otwory, żebyśmy mieli też. Tu też mogę zaznaczyć. Wypadałoby to jakoś poziomiczką zrobić chyba, co czy nie? Czekajcie, właśnie, co ja tutaj zrobię teraz? To tak sobie z ciekawości sprawdzę tutaj. 20 równe. Tu będę widział. Kurde, nie widzę. No tu troszkę jakby odchodziło. 20,1. No tu mam 20. Może bloczek gdzieś delikatnie mi przeskakuje. Zobaczmy sobie na całej ścianie, jak to wygląda. Czy ona nam gdzieś ucieka, tu jak będziemy płytki kłaść. 20 wszędzie chyba będzie. Chyba tu nie będzie lipy, powiem wam. Co do milimetra. No, nie ma gór i dolin, także powinno się płytki kłaść tutaj idealnie. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, tak czy inaczej. Czyli tutaj na dwie dychy trzeba to ustawiać, nie? Tak mniej więcej. Tylko tutaj też, żeby to w poziomie szło trochę. Żeby mi nie wystawało, więc wezmę małą poziomiczkę. Gdzie ją mam tylko? Już mi gdzieś wywiało. Miałem tą srebrną gdzieś. Tutaj jest. To nie, ta jest to walnięta. To jej się nie słuchamy. A tu, gdzie ja ją dałem? Kurde no. Tu nie osłem pewnie. Jest tutaj, nie wiem czy to mi wystarczy. Nie, to tą. Tą wezmę. Sięgnie mi, dobra. Czy równo tutaj było? To ma chyba być równo z tym, nie? Jak się nie mylę. Tak. Raczej tak. Mamy tu poziom. Czyli tu będziemy wiercić. Słuchajcie, co zauważyłem, że wyszło mi w rogu tutaj widać. W tym pokoju nie akurat. Ale w tym tutaj na winklu mamy w rogu trochę wilgoci, więc trzeba było to ogarnąć i podsuszyć. Więc włączam. Widocznie jest za wysoka. 63. Zobaczmy, co ten pokaże. Trochę trzeba włączyć. W sumie dwa dni nie chodzi prawie w ogóle, więc nie ma co się dziwić. No rośnie na razie jeszcze. No dobra, to niech sobie działa. Mam nadzieję, że to wyschnie. Dobra, to tu mamy, to mamy, to mamy. Można by było kręcić tego udeka. Nie wiem, czy mi się uda go tutaj łatwo przekręcić przez tą ton. Mam nadzieję, że tak. Próbuję też złapać na dwa te jakoś równo. Powiedzmy tak, na razie w otwory tutaj, co mam, połapię. Co są warte te moje wkręty? Gówno warte są, słuchajcie. Upierdzieli się, słyszałem normalnie, jak coś strzeliło, czy nie? Nie no, w sumie nie. Co to był za dźwięk dziwny? Myślałem. Dobra, jeden mamy tu. Damy na środku jeszcze. I tak samo zrobię z drugiej strony. Tylko, że z drugiej strony będę musiał naciąć sobie, muszę to zrobić bokiem to. Od drugiej strony, czyli trzeba będzie, czekajcie, tak mamy.
to tu sobie takie po prostu porobię wycinki w tym, żeby mógł z wkrętem dojść i tak trzeba je wiercić. Przykręcę trochę inaczej po prostu. Żeby później cedek mi tam wszedł pomiędzy. Dobra, siedzi ładnie. Bit wypadł. Dobra, to przykręcam z drugiej to samo. Tu jeszcze dam, nie wiem jak ta noga daleko, bo tu przez nogę jeszcze musiałoby to kurde mi przejść. Tutaj widać w sumie. Ocie pierdziele, słuchajcie, kawał jest tego. Nie wiem, czy przez dwa mi przejdzie wkręt. Tam dali takie grubasy w sumie, żeby przeszły. Jak nie będę mógł się tym poradzić, to najwyżej tym małym, to najwyżej wezmę i tamte duże zapodam. Niżej tutaj, o, tu prosto w nogę w sumie mógłby też to przypierdzielić, nie? Będzie łatwiej. Żeby było równo. Zobaczymy, czy pójdzie. Dobra, poszło. I nawet jest równo, dobra. Mamy to. To dołożę z dwa tylko jeszcze i to mamy przykręcone. Okej, okay, można wiercić. Zaznaczymy to sobie taśmą, żeby nie wiercić głębiej niż jest to potrzebne tak naprawdę, bo no nie ma takiej potrzeby. Teraz dobrze trafić. Dobra, powinno być ok. Jedną mamy. Teraz tutaj drugą. Odkurzacz by się jakiś przydał. Idę wezmę. No i dobra, mamy to. Tu możemy kołki ładować. To w sumie odkurzę pierw. Dobra, słuchajcie, odkurzę sobie tutaj. Chwilową przerwę miałem. I trochę czasu mi zleciało. Przy okazji poszedłem po cedeki. I tak na styk dwie sztuki mam, tak żeby na środek i na górę dać. I może coś tam wymyślę. Może mi styknie, nie będę musiał nic kombinować, jakieś rzeźby robić. Dobra, to tu byśmy mieli. Dwa kołki zapodamy tutaj. A, jeszcze tam zaraz muszę wiercić, ale to już bez udaru zrobimy. Siedzi. Teraz trzeba było bez udaru tutaj nawiercić. Z odkurzaczem to zrobię, żeby już nie syfić. I będę mógł go instalować, mocować tutaj. Siedzi ta rurka się. Się na wylot nie przepierdzie i tylko. Będzie ok, zobaczmy, czy ta spinka tutaj wejdzie. Tu powinna chyba wchodzić. O, dobra, siedzi ładnie. Tu nam wszystko siedzi jak trzeba. To co, kręcimy to. Tylko trzeba by było tutaj teraz to wyregulować. Nie wiem, czy jeszcze raz. Tu mam tu w sumie kreski. To ona mi tu wystaje poza, bo to jest na równo z tym. Aha, czyli musiałbym się trzymać stelażem na równo z tą linią i będzie w porządku. Tu raz i tu dwa. Można kręcić. Tylko to będzie za długie chyba z tym. Dobra, to kręcę to. Przykręcę tu i zaraz tam górę też złapiemy.
tu mamy? Nie widzimy tego, dobra. Coś takiego. Kurde, rusza się. Pierdzielono. No jeszcze wezmę poziomicę, zobaczę czym z tamtym mi się zejdzie, czy jest dobrze. Dobra, tak wstępnie zróbmy. Teraz tą poziomiczkę. Sprawdzimy, czy nam tu się zjedzie w linii. No i byłoby chyba, co? Tak, jest tam wiązka lasera, tak to idzie. Tylko teraz sprawdźmy, czy na pewno gdzieś się nie pierdzielnąłem. No, tylko, że ta poziomica, ciekawe, czy też nie jest pierdzielnięta już. No, to tak pokazuje z lekkim odchyłem. Czysta ona jest? No, jest na tą długą. Ona jest na 100% dobra. No i tak musi być chyba. Inaczej nie będzie. Pokazuję, jakby delikatnie musiało odejść. Czekajcie, w drugą stronę, bo to nigdy nie wiadomo. No, tak delikatnie musiało mi odejść jeszcze, kurde, tutaj pokazuję. No w sumie mogłoby troszkę, minimalnie co prawda, ale mogłoby trochę odejść to nam. To końcówkę lasera widać na tej, na poziomicy. A tutaj tak jakby było za głęboko, czyli ta strona lekko jeszcze musi odejść. 9 mamy do tego i też 19,9. Lepiej nie będzie, dobra. To to mamy, to wypadałoby teraz przenieść laser sobie tu jeszcze, tylko się upewnię. No tak jest, no. Podchodzi nam do tego punktu, więc musi być dobrze. Poziomica mnie chyba ściemnia trochę. Ale to milimetr tam, czy półtora, to nie będziemy się tym przejmować. Dobra, to to byśmy mieli. I teraz wypadałoby sobie zaznaczyć tu. A właśnie, nie sprawdziłem po dociągnięciu jeszcze tego. O, trochę ten przeszkadza, dobra. No i byłoby, no nie wiem. Buja mi się tu poziomica, ale to też jest kolejne, nie wiem, pół milimetra. Nie jest sens to podciągać o tyle, kurde, nie. Bo teraz więcej przesunę i tyle z tego będzie. No bo to tak zostawiamy. I teraz wypadałoby tutaj przyłożyć laser. Tak na końcóweczce. Kurde, ciężko tak. O! Coś takiego. Nie elegancko, widać, że jest pion na tym, więc przydałoby się uciąć ten sam kawałek udeka, taką samą długość. Zamocować go tutaj. Wtedy CDK-ami to połączymy, tu górę też. Ale to chyba już przy kręceniu płyty, tak powiem wam, mi się wydaje. To ta płyta złapie po prostu przez UDK do CDK i tu będzie to samo, to już będzie trzymać. I tak parę CDK-ów tu się wpierdzieli i będzie ok. Dolnego nie ma sensu tam chyba przykręcać. No a wtedy tutaj też przyjdzie UDK. Mam do czego się łapać. 1, 2, 3 punkty. To będę miał do czego się złapać. Bo tutaj idą te poprzeczki. Także będzie do czego tutaj machnąć i następnie jeszcze później trzeba będzie laser w poziomie dać tutaj i będziemy blisko do tego, żeby to ogarnąć. Tylko jak, aha, tutaj ta listwa tutaj idzie, więc będzie do czego się złapać. Jakoś tak mówili podobno. O, właśnie tak. I tu będziemy mogli się też przykręcić, nie? Bo tutaj jest baniaczek poniżej, więc dziury w nim nie zrobimy. Dobra, to lecę teraz udek i ciacham, docinam wszystkie i ten, i będziemy działać. No i dobra, mam zamontowany tutaj ten, tego udeka. I teraz przydałoby się chyba laser przestawić, żeby tutaj puścić sobie poziom od tego. I tutaj udeki pomontować, jednego tutaj, drugiego tutaj i tu kawałek. A później zrobimy ten pionowy, tu do kreski mamy jak się trzymać, więc spoko. No i tyle, i na dole jednego. A tutaj połączymy to CDK-iem. Sobie ten z tym. Razem płytą się to skręci, tylko teraz tak. Rozkminka jest taka, słuchajcie, że wysokość 1,20 m, to co zaznaczyłem, mam dotąd. Czyli to by, jak ja bym chciał tutaj tak z odliczeniem tych 10 mm, gdzie będę miał odcinanie płyty.
tej pierwszej. Więc jakbym chciał fugi połączyć, no to kurde, to musiałbym tu zdrowo jeszcze płyt dołożyć. Zobaczcie, tu mi wychodzi kurde 45 mm. Trzy płyty to będzie 30 ile? 7,5. No to aż trzy płyty razem sklejać, kurde, trochę słabo to, powiem wam, mi pasuje. Mógłbym to podwyższyć tak naprawdę i tu jeszcze przykręcić udeka. Ale to wtedy tebie się przydało zrobić wyższe. Chyba że już na gotową tą bym podskręcał jeszcze. Jak będę miał wszystko gotowe, to jeszcze dokręciłbym udeka do góry. Ale nad tym się zastanowię w sumie, bo to zawsze mogę wymodzić, więc i tak tu nie będę tego na razie skręcał góry. Tam płytę dotnę, ale nie będę skręcał góry z tego powodu, że będę chciał sprawdzić, czy tu nie mam wycieku. Więc jak tylko to poskręcam, to po prostu odkręcę wodę, żeby zobaczyć, czy na pewno gdzieś tu mi nie cieknie z tego kolana przez tam 1-2 dni. I wtedy będzie pewność, że wszystko jest ok. Dobra, no to w sumie wiem na teraz co i jak. To mamy. Przekładam laser teraz tu na górę, tylko muszę iść po uchwyt. Zamocować tu do ściany i sobie puścić linię. Dobra, to ustawiam sobie tu do góry, żeby to mieć jak trzeba. Wiecie? Słabo widzę, jeszcze mi tam kreskę przerywa trochę. Delikatnie wyżej i będę najwyżej pod linią, pod kreską montował udeki. Dobra. Tak jak teraz powinno być. No to nic, mierzymy tutaj. Taki kawałek dać tutaj. Damy tu 3,30 i tutaj damy 6,75. Dobra, montuję. Robię to za pomocą dłuta, słuchajcie, ale to jest stare dłuto, to nie jest ostre tam gdzieś, które używam przy pracach przy drewnie. Patrzcie, kurde, żeby mi tutaj nie poszło ani za wysoko, ani za nisko. Nie, no dobra, będzie. Będzie, tylko jeszcze jedno muszę wywiercić, zaraz to musimy dobiję już sobie na wierce od razu. I będzie git. Dobra, słuchajcie, tak myślałem sobie trochę nad tym, bo na początku mówię, tu dam CDK, ale jak dam tu CDK, to tu później nie włożę sobie nawet tutaj CDK-ów, bo nie będę miał innej opcji, więc co zrobię, to chyba tak zamontuję to. Złapię pchełką sobie tutaj jeszcze do tyłu ten kawałek, to tak go bo można powiedzieć podwoję. Czy to mi się uda? Powinno się uda, tylko ten trochę za długi jest, widzę. Trzeba by go było przyciąć delikatnie. Tak, o, tak, dobrze mówię, no, tak go skręcę tutaj teraz, przynajmniej taki mam plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wtedy też pchełką będę musiał tu w rogu złapać, tu jedną, tu drugą, bo za bardzo nie mam innego wyjścia i później CDK się po prostu wciśnie w to, dobrze mówię, on wejdzie nam ten CDK tutaj? Tak, wejdzie, żeby to wszystko wzmocnić tu na rogu i powinno być dobrze. Może i by dało jakoś się inaczej to też zrobić. Ale tak też powinno działać. No, chyba będzie dobrze tak. Także to teraz montuję, no i zacznę docinać te CDK-i tu wszystkie, żeby to już połączyć razem. I chyba przejdę na kibelek, po prostu zacznę montować ten drugi, a jak się wezmę za płytę, to żeby już opłytować obydwa. I tak pewnie dzisiaj nie zdążę i tak, więc to trzeba będzie zrobić dnia kolejnego. No właśnie, tak. Trochę tu mi to, kurde, się tak nie zrównało, lekko wystaje, no ale to chyba się jakoś wyrówna na płycie. No bo delikatnie to czoło powinno być to naprawdę na równi z tym, a nie z tym. A tylko, że na dole i tak by było. To tak, tak to musi być chyba, dobra. Okej, okay, tu mam skończone. Tu jeszcze CDK, słuchajcie, przezamocowałem, żeby nie latało to po prostu góra-dół, żeby to wzmocniło tutaj. No i tu z tej strony tych CDK-ów też rzuciłem, także to już się poskręca razem z płytą. I by było na tyle, jeśli chodzi o tą zabudowę. Teraz przenoszę się do
drugiego pomieszczenia zaraz rozpakuję, tamten gebelit poskręcam. No i tu trzeba będzie zrobić to samo. Tyle, że zaraz muszę spadać, muszę córkę na zabawę zawieźć, więc nie wiem ile dzisiaj jeszcze zdążę zrobić, ale chyba niezbyt wiele. No zobaczymy. No tu na początek sobie ustawię to do pionu, znaczy do poziomu. Ale jaki poziom, to i pion też. I sprawdzę, czy rura na pewno będzie dobrze podchodzić, bo tego nie sprawdzałem jeszcze. Mało będzie do góry jeszcze trochę. Teraz to już rozregulowałem w pisiec. No tak, teraz nie wiem, było. Tak wstępnie i tak, bo to nie jest na środku chyba. Jeszcze pewnie się zmieni, ale dobra, plus minus jest. Wysokość mam zapaloną taką samą jak tam. Teraz tylko to trzeba tutaj włożyć. Wyciągnąć, to włożyć i powinno być ok, ale powiem wam, że... Aha, bo to musi być na środku tutaj. Do środka powinniśmy mieć 60. Plus minus. Dobra, było by 6 tych tu, 6 tych tu. I teraz chwila prawdy. Podejdzie to tutaj. No to nie chce mi wleźć w to, muszę włożyć pierwsza. Pierwsza tutaj. Nie no, wlazło. Dobra. Co prawda na końcówce tylko jest. No dawaj, cyk. Tutaj. Tu jeszcze musiało dojść. Trochę. Skacze mi na tej, co jest? Się przyblokowała, czy co? Dobra, teraz. Nie zaznaczyłem sobie 60, bo już ruszyłem to gdzieś. Będzie siedzieć? Będzie siedzieć. Trzeba będzie uszczelet włożyć. Nie wygląda na to, że powinno być to jak trzeba, chyba. Coś mnie tutaj trochę pręży, powiem wam. Jakby ona trochę krzywo tutaj szła. Tak teraz. Po prostu to jest krzywo. Nie sprawdziłem ile od ściany mam odsunięte. Trochę za daleko jest jeszcze. Musi się cofnąć. Długo odwiedzę się teraz. Ty też. I tak to było jakoś mierzone. No i dobra, chyba inaczej nie będzie. Wydaje mi się, więc tu by pasowało chyba. No jest równe 6 dych na środku. Dobra. Co to byśmy mieli? No i nawet poziom jest. Tak jest, dobra. To by było, kurde, chyba jak przyjdzie mało, to będzie miejsca, powiem wam. No ale tyle, żeby załatwić potrzebę i się zawinąć stąd, więc spoko. Dobra, to skręcam górne haki i już teraz wszystko po kolei, ale chyba muszę już też lecieć tak naprawdę, więc dopiero jak wrócę, to z pół godzinki będę jeszcze miał, z godzinkę może, żeby podziałać trochę. Okej, okay, dziury powiercone. Rura zamontowana, mogę brać się za przykręcanie tego. To zaraz jeszcze sprawdzę, ale to musi być na środku, bo było wymierzone, więc można kręcić. Na górę też przykręcę, może tych udeków trochę jeszcze mi się uda dzisiaj pokręcić. Także przykręcamy i lecimy. Dobra, na mnie czas i pora. Słuchajcie, zabrakło mi udeków. Jeden jeszcze mam, to jednego tu będę mógł sobie zamontować, ale jakieś parę kawałków potrzebuję. Nie wiem, czy tam w tej kupie złomu, którą mam, i nie uda mi się czegoś wynaleźć, więc zobaczę, jak nie, to jutro dokupię. Jutro ogólnie przerwa od roboty, no bo mam córki imprezkę, więc raczej nie będę jutro robił.
W niedzielę jest duże prawdopodobieństwo, że coś podziałam, ale też nie ma tej gwarancji, więc zobaczymy, jak to będzie. Także widzimy się teraz w przyszłym tygodniu, nie wiem, czy w poniedziałek, czy we wtorek. Plan będzie taki, żeby to zapłytować wszystko, później kolejno trzeba będzie zrobić samopoziomującą w łazience. Jak samopoziomka będzie schła, no to wtedy chyba zabiorę się za te paski LED-owe, żeby te taśmy LED-owe pomontować. Posprawdzę to wszystko przez ten czas, zanim sobie ta samopoziomka podeschnie. No i wtedy będzie można już się brać za hydroizolację i powoli myśleć o płytkach, ale jeszcze przed tym trzeba będzie tu pomalować sufit na gotowo i tak samo w kibelku. Także będę musiał też farbę zakupić i przelecieć tu już na gotowca, a przed malowaniem prawdopodobnie jeszcze powycinać otwory na halogeny już, żeby to już wszystko było porobione, żeby później jak płytki będą położone tutaj nie kurzyć, nie, żeby tutaj nie leciało na te płytki bez sensu, lepiej to od razu powycinać. Te doniczki też będę musiał zamówić, bo chyba odkręcę deski na górze i tam, gdzie będzie halogen, to tą doniczkę po prostu położę, obsypię celulozą i tyle, jakieś tam małe. Choć tam na tych halogenach nie pisze, że one są spoko ogólnie, że tam nie powinno być żadnego tego, ale chyba lepiej będzie dać. No nie wiem, sam jeszcze przemyślę. Dobra, to uciekam. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam, dobrego weekendu życzę i do następnego. Na razie, cześć!